Jak się pan przygotowywał do tej roli? Wie pan, no do każdej roli aktor się przygotowuje podobnie. Musi się nauczyć na pamięć tekstów. Ja starałem się nauczyć tych tekstów na pamięć po chorwacku, wiedząc, że będę dubbingowany oczywiście przez chorwackiego, bo ja mówię, w wielu językach grałem, ale cudzoziemców, własnym głosem. Udało mi się grać własnym głosem w kilku filmach francuskich, w dwóch niemieckich, gdy grałem cudzoziemców. Francuzów potrafiłem grać. Ostatnio zagrałem w filmie Van Gogh, który być może będzie też na polskich ekranach, gdzie grałem Rosjanina własnym głosem. Tu Chorwata nie mogłem własnym głosem zagrać. Zostałem bardzo dobrze podłożony, ale ułatwiłem temu aktorowi, bo 90% tekstów mówiłem swoim głosem, z moim akcentem, ale po chorwacku. A jak w ogóle doszło do tej współpracy z reżyserem Winko? Gdyby mógł pan o tym opowiedzieć. Czy on się do pana zgłosił, czy pan się do niego zgłosił, bo może słyszał pan o tym projekcie? Ja się dowiedziałem od polskich koproducentów, bo to jest koprodukcja w sensie finansowym. Ma w tym udział polska firma Orka. Polskie jakieś pieniądze są w tym. W związku z tym reżyser mógł również dysponować polskimi aktorami. Zaprosił jednego, to byłem nim ja, i mówił tu przed chwilą, dlaczego mnie do roli prezydenta zaangażował.